Dobry wieczór wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. Witam dzisiaj już po raz drugi. Miałem tego filmu nie nagrywać, no ale słuchajcie. Tu się takie rzeczy dzieją, jak wpuściłem teraz burki, że ja jak to obserwuję, to się po prostu napatrzeć nie mogę. One są tutaj zaledwie, no nie wiem, 2 godziny, może godzina, jak tak naprawdę je wpuściłem, chyba 2 będzie. I słuchajcie, one tak sobie w stadzie razem pływają, mają taką hierarchię stadną, że to jest niesamowite. Ja ich tu kupiłem 6, żeby miały tą ławiczkę, ale jeżeli one się tylko u mnie przyjmą i będą tak sobie żyć, jak to teraz one pokazują, no to myślę, że ze 2-3 to jeszcze dojdą tu do nich na pewno. No, ta ryba tak pięknie tutaj się zachowuje. I w dodatku one całe są takie piękne, rozbory SPI, że to jest niesamowite. Rozbora SPI generalnie jest rozbórką, która naturalnie występuje w Tajlandii, ale również można ją spotkać w pobliżu Kambodży. Występuje tam w środowisku naturalnym. Jej zamieszkuje wody wolno płynące, tak więc jak widzicie filtr u mnie jest też dosyć mocno skręcony. Lubi roślinność, takie leśne potoki, z tego co się orientuje. Jest rybką dorastającą maksymalnie do 3 cm, więc jakiegoś wybitnie dużego zbiornika na rozborę SPI nie musimy mieć. No, na rozborę klinową, którą też już nieraz widzieliście na moim kanale, no jednak trzeba większego akwarium, bo ona rośnie duża, ale tu mamy SPI-ki. No i tak to wygląda. Ja tutaj trzymam dla niej w akwarium temperaturę 26 stopni. Akurat mi tutaj pokazuje 28, ale strasznie, strasznie jest, słuchajcie, gorąco u mnie tutaj w pokoju. Akurat to akwarium jest, mam u dziadków w domu. I ten pokój jest generalnie jednym chyba z najcieplejszych miejsc, a co z tym idzie najbardziej egzotycznych, można by powiedzieć, tutaj u mnie z całego domu, tutaj domu dziadków, więc no jest generalnie tu gorąco, więc siedząc przy tym akwarium naprawdę można się poczuć, jakby się właśnie było w Tajlandii, tam skąd ta rozbora naturalnie pochodzi. Te rybki pływają cały czas w stadzie, jak widać. Jakbyśmy się odsunęli trochę z kamerą, co właśnie uczyniłem, to bardzo liczę na to, że one tu do przodu wyjdą, ale słuchajcie, naprawdę miałem już dzisiaj nie nagrywać tego filmu, żeby was nie zanudzać moimi filmami, bo mam wrażenie, że ostatnio tyle filmów daję, że po prostu was za bardzo przynudzam tymi filmami, ale jeżeli wam to nie przeszkadza, że tyle nagrywam i chcecie dalej oglądać moje filmy, to dajcie znać, to wtedy nie będę się przejmował, że was zanudzam, tylko po prostu będę dalej tak często te filmiki dawał, bo generalnie no w ostatnich dniach to nagrałem bardzo dużo filmów. No jeżeli was to przynudza, no to przepraszam, to mi napiszcie, dajcie znać, to się troszeczkę postaram przystopować. No ale słuchajcie, takie widoki, jakie tu na teraz, jakie teraz bory od tych kilku godzin mi dostarczają tutaj, które są ze mną, no to ja nie mogę uwierzyć w to, że te ryby tak wspaniale potrafią się zachowywać. Naprawdę, są to tak świetne rybki. Chciałbym zrobić jakieś zbliżenie, ale no chyba to nie będzie możliwe ze względu na ich po prostu płochliwość jeszcze, jaką mają. No, także widzicie, takie chyba najlepsze zbliżenia, jakie teraz, to są te, które teraz właśnie tu widzimy. No, są niesamowite te rozbory. Naprawdę rozbórki SPI, niesamowite rybki. Naprawdę obserwuję je bardzo krótko. Pierwszy raz w ogóle mam tą rozborę u siebie, a już po prostu jestem tak zauroczony tą rybą, że to jest po prostu, no, niesamowita jest ta ryba. Naprawdę polecam każdemu rozborę SPI, choć mam ją bardzo krótko, ale już z czystym sumieniem polecam kilka, właśnie taką ławiczkę sobie zrobić, bo dostarczy wam ona tyle frajdy, że zobaczycie, no kupicie ją i od razu macie naprawdę piękne ryby, które dostarczą wam mnóstwo radości. No zobaczcie, i ładnie wybarwione, i słodziutkie, malutkie, no i w dodatku tak świetnie sobie w stadzie w ławicy pływają. No, no niesamowite są, naprawdę urzekły mnie i właśnie dlatego ten film właśnie o nich tutaj dla was teraz nagrywam. Są to rybki zupełnie spokojne, więc nie musicie się kompletnie obawiać,
że one wam zrobią krzywdę, abyście chcieli jeszcze coś oprócz nich w akwarium mieć. Myślę, że są to na tyle łagodne rybki, że nawet krewetką tutaj nic nie zrobią. Jeszcze muszę wam zrobić kadr na krewety moje niebieskie. Tylko, że myślałem, słuchajcie, że będę się z tymi krewetami tutaj coś więcej widywał, ale podobnie jak z krewetami red sherry koloru red, nie widuję się z nimi, ale no widzicie, jednak ja zawsze lubię burz w akwarium, lubię dzicz, więc no taka jest cena po prostu dziczy, że takimi właśnie krewetkami czy helenkami, jak ktoś ma, ślimakami, no to właśnie się za wiele nie będzie widywał. Albo jak kupi jakieś rybki, które mają raczej taki bardziej skryty tryb życia, to też się raczej za wiele z nimi nie będzie widział. Ale na szczęście moje razburki szybko się oswajają, bo jeszcze przy tym nie dało się w ogóle podejść tu do nich za bardzo, żeby nie uciekały. A teraz w miarę blisko sobie operuję tutaj, żeby nagrać dla was film i ujęcia jakieś na nie. I w miarę się nie chowają, także ja bym po prostu wiedziały, że zależy mi na tym, żeby je wam pokazać i żeby wiedziały, że mają szansę stać się popularne właśnie dzięki temu, że pozwolą się nagrać. Także to są dzisiejsze gwiazdy mojego akwarium. Dziękuję w ogóle za wszystkie komentarze, które mi tam piszecie i cieszę się, że wam się podobają te razburki, ale w sumie ja się nie dziwię, bo że wam się też podobają, bo mnie osobiście one tak urzekły, że to jest niesamowite. Ja naprawdę nigdy się nie spodziewałem, że tak mała rybka, bo to jest tylko, tak jak mówię, 2,5 do 3 cm ona dorasta i że tak ona po prostu ma takie coś w sobie, co przyciąga. No ja się tego nie spodziewałem, a tu tak nagle z przypadku kupuję, bo chciałem tu w ogóle kupić drobniczkę jednodniówkę albo Danio Margaritatus, czyli Danio Perłowy, czyli inaczej Razborę Galaxii. No ale że nie było, to zdecydowałem się na te najmniejsze razburki SP-ki, chociaż one są chyba i tak lekko większe niż razbora borneańska, ale generalnie no, są też nieduże rybki. No i słuchajcie, no one robią na mnie piorunujące wrażenie, jak one sobie tutaj potrafią w ławicy przy przedniej szybie po prostu pływać po całym akwarium. Myślałem, że się będę musiał namęczyć, żeby wam krewetę pokazać, a tu no witaj kreweta, a tu sama po prostu przyszła. Też chcesz być sławna krewetka? O, tu druga w ogóle jest. No to proszę bardzo, sławy nikomu nie odmawiam. Tak wyglądają. Tak się, słuchajcie, w ogóle zastanawiam, czy dzisiaj tutaj im coś dawać do jedzenia, no bo one są tu jakby nie było dopiero kilka chwil tak naprawdę, więc chciałbym dać jedzenie, ale jeżeli one tego mi nie zjedzą, to będzie truło wodę, a jedzenie i tak ta porcja jedzenia się w ogóle zmarnuje, więc się zastanawiam. No ale widzicie, tak wyglądają one. Na razie wyglądają na zdrowe, chociaż co można powiedzieć, czy są zdrowe, czy nie po kilku chwilach. No ale są one tutaj same w tym zbiorniku, więc nawet gdyby były jednak chore, to moich pozostałych ryb, które mam w hodowli, mi nie pozarażają, bo są tutaj w osobnym akwarium, także jak coś będzie, to tylko, że tutaj u nich, a po prostu na inne zbiorniki mi się nie rozsieje. No, ta różdżyca była generalnie pomniejsza, jak ją tutaj przyniosłem, a teraz robi tak, że słuchajcie, światło jest na full, a ona robi generalnie taki cień. Zobaczcie, o teraz widać różnicę. Jaki jest tutaj cień, a jaki jest tutaj jasność. Tu jest dzień, tu jest noc. Można powiedzieć. No i teraz burki gdzieś tam tutaj pomiędzy tego gąszczu. No, wszystko wygląda fatalnie. Wszystko wygląda pięknie. Przepraszam. Wszystko wygląda fatalnie. Ale wiecie, trzeba troszeczkę czasem pokłamać, żeby się to wszystko przyjęło. Podobno jak się mówi, że coś jest brzydkie, to dłużej żyje, więc czasem trzeba, wiecie, troszeczkę śrubę dokręcić, żeby to się wszystko przyjęło. Ale generalnie jestem tak zadowolony z tego zbiornika jak na razie i te rozbory, które tu rozwalają system i te mega blue krewety. No, jak to się wszystko przyjmie, no to będę no po prostu happy. Także swoją drogą jeszcze wam nie powiedziałem, że tu jeszcze kabomba się zaplątała. Tylko, że taka bomba jest raczej taka bomba po wybuchu, bym powiedział. Także czy ona się przyjmie, to nie wiem. No miejmy nadzieję. A może jednak spróbuję tym rybkom trochę dać jeść. Nie jakoś fenomenalnie dużo, żeby od razu nie zatruć nie wiadomo jak wody, ale jeżeli się rzucą na jedzenie, no to niech sobie coś jednak zjedzą. Ja im nie odmawiam.
Niech się częstują, po to je mam, żeby o nie dbać, a nie tylko po to, żeby je patrzeć, bo pamiętajcie, że jak macie zwierzęta, i to zawsze podkreślam, dbajcie o nie, bo one tego zasługują. Są u was w domu, są w waszym akwarium i one od was oczekują opieki, ale za to naprawdę dadzą wam niesamowite efekty i możliwości obserwowania ich podwodnego życia. Na przykład to, że można trzymać na przykład taką rybę z Tajlandii, która nawet również pod Kambodżą występuje, a tu nagle można trzymać taką rybę w domu i obserwować jej życie, życie ryby z tak odległego od naszego świata, właściwie z drugiej części świata, świata mało znanego dla nas, no to jest coś wspaniałego. I no i zobaczcie, one cały czas w ławicy są i to jest takie piękne, jak one w tej ławicy po prostu się trzymają. To jest niesamowite, to jest coś takiego jak papuszki faliste w naturze latają w mega dużych stadach po niebie, więc tu jest coś takiego samego, zgrana formacja, no i one po prostu w tej formacji. No to jest coś wspaniałego, coś niesamowitego i naprawdę polecam z gorącym i czystym sercem polecam każdemu właśnie razborę SPI do niewielkiego zbiornika, chociaż wiadomo, jak w przypadku każdej ryby, im zbiornik większy, tym lepszy. No ale po prostu ta ryba, jak mnie ona urzekła teraz, dzisiaj, no to jak ją tu wpuściłem, to ja chyba, nie wiem, no te rybki są chyba pierwszymi, chociaż ja się jaram generalnie wszystkimi rybami, bo jakby nie było, lubię wszystkie rybki, żeby nie było. Dla mnie każda zwierzę, każda ryba jest po prostu piękna i niepowtarzalna w swoim rodzaju i bezkonkurencyjna. No ale to, co teraz Bory od tej niedługiej chwili, jaką one ze mną są naprzeciwko ryb, które już mam od dużo dawna, no fajnie to powiedziałem, od kilku dłuższych dni wstecz, to generalnie no to jest coś niesamowitego, co one tu zrobiły. I jaką one już tutaj robią robotę. A tu mamy jeszcze kadry na krewetkę blue. No, w tym oświetleniu to w sumie te krewetki wyglądają bardziej na krewety black. Tak szczerze mówiąc. Także tak to tu wygląda. 4 sztuki krewetów. I piękne 6 moich SP-ów. Także na tyle by było w tym filmie. Teraz jeszcze możecie sobie w ciszy na nie popatrzeć. Ja bardzo dziękuję za oglądanie już drugiego filmu na dziś. I koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy nie zanudzam was tymi ciągłymi filmami. No ale ostatnio dużo sobie odnawiam te akwaria. Robię całkiem inne, nowe światy w swoich akwariach. No bo wiecie, był taki czas przez święta w 2020 roku. Święta były ogólnie nie moje. To, bo byłem chory i nie tylko ja, więc teraz muszę sobie troszeczkę te zbiorniki ogarnąć od nowa, więc dlatego jest tyle filmów, ale po prostu chcę, żebyście widzieli, co ja tutaj poczyniam i co ja kombinuję i po to mam kanał, żeby się tym z wami dzielić. Ale jeżeli przynudzam za mocno i nie chcecie tych filmów aż tyle, no to dajcie znać w komentarzach, to się postaram troszeczkę przystopować, co nie będzie dla mnie łatwe, bo się w te filmiki dość mocno wciągnąłem, a w akwarystykę to jestem w ogóle od 4 albo 5 roku życia wciągnięty, więc to wszystko się razem łączy w kanał, który aktualnie oglądacie. Ale jeżeli przynudzam za dużo i chcecie trochę odpoczynku ode mnie, dajcie znać, dostaniecie odpoczynek. Także dziękuję za wysłuchanie drugiego filmu na dziś, do usłyszenia w kolejnym, no i cześć, a teraz jeszcze kilka kadrów na te razburki. No.
Także chyba tyle by było, żeby ich za mocno na dzisiaj nie stresować. Jak się oswoją, to oczywiście jeszcze będą z nimi filmy. Także do usłyszenia w kolejnym filmie. No i cześć.